Czołem gracze, dzisiaj szybka aktualizacja do projektu Ember Sword. MMORPG, który rozwijany jest już od ponad 2-2,5 roku i powiem wam szczerze, jest to MMO, które w mojej ocenie może namieszać na rynku elektronicznej rozgrywki. Może, ale nie musi. W dniu dzisiejszym opowiem wam o akcji airdropowej, która rozpocznie się za kilka dni. Zapraszam i miłego oglądania. Już 12 lipca, czyli za 10 dni, rozpocznie się Ember Sword Prologue, czyli wczesny dostęp do wersji testowej tego MMO. Aby brać w nim udział, musimy posiadać co najmniej jeden land z ekosystemu Ember Sword. Możemy go zakupić m.in. na platformie Token Trove. Floor price w tej chwili oscyluje w granicach $100. Posiadacze odznak lub ci, którzy już się spalili dla tokena, również będą mieli dostęp do tej wczesnej wersji gry. Wszyscy ci, którzy posiadają 5000 sztuk tokena Ember, również załapią się na te testy. Podczas wersji testowej będziemy mogli sprawdzać oraz eksplorować ograniczony obszar Solarwood. Dzięki temu będziemy mogli przetestować zarówno rozgrywkę PvP, jak i PvE. Ta pierwsza zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie, ponieważ strefy, które zostaną nam otwarte, będziemy mogli podzielić na niebieską, zieloną oraz czerwoną. Co istotne, jak będziemy potykać się w tych sferach z innymi graczami, będziemy mogli zdobywać przedmioty NFT oraz będziemy mogli także je tracić. Wszystkie aspekty dotyczące tego mechanizmu będziecie mogli przeczytać w artykule, który umieszczę w opisie tego filmu. Co ciekawe, te testy pozwolą nam w końcu przyjrzeć się bliżej temu, co będzie wprowadzone w głównej wersji gry, czyli straty naszych NFT-ków oraz możliwość całkowitego zniszczenia ich z gry. Oczywiście w grze będziemy mogli także przetestować skórki, które zostaną nam udostępnione, a także co najważniejsze sklep premium, który oczywiście z racji tego, że będzie śmigał na sieci testowej, będziemy mogli sprawdzać, kupować i pozyskiwać w nich NFT-ki, ale co najważniejsze, w tym prologu wczesnej wersji gry to wszystko zostanie potem zresetowane. To jest rzecz bardzo istotna i bardzo ważna, dlatego o niej wspominam. Niemniej jednak sam prolog jest takim preludium do pełnoprawnej wczesnej wersji gry, która będzie już śmigała na mainecie. Cały okres testowania będzie rozciągnięty w czasie, który jeszcze nie jest określony, natomiast mamy potwierdzenie, że wczesna wersja również wyląduje na pełnej sieci, na mainnecie, dzięki czemu wszystkie nasze przedmioty NFT-ki, które zdobędziemy, będą naszą własnością. Na specjalnym blogu będziecie mogli zapoznać się ze wszystkimi aspektami PvP, które zostaną zaimplementowane do tej testowej wersji gry. Również ze zmianami dotyczącymi audio oraz samego świata. Także koniecznie z tymi informacjami się tutaj zapoznajcie. Kilka dodatkowych rzeczy, szczególnie jeżeli chodzi o zarabianie, również będzie wyjaśnionych. Także te kwestie blockchainowe, infrastruktury oraz samego silnika są rzeczą bardzo istotną. Natomiast jeżeli zainwestowałeś w ten projekt, również będziemy mogli potestować sam mechanizm generowania pasywnego przychodu. No i na koniec zostawiłem perełkę, ponieważ mamy także informację, że Ember Sword, podobnie jak inne tytuły, wchodzą w narrację Play to Airdrop. Naszą nagrodą będzie 5 milionów sztuk tokena Ember. Więcej szczegółów na temat tego airdropa zostanie ujawnionych wkrótce, także obserwujcie moje social media, na pewno przekażę więcej szczegółów. Dzięki za uwagę i do następnego razu. Czołem gracze!